Rozdział ósmy, część pierwsza. Była sobota. Maniuś od rana cieszył się, że wcześniej kończy pracę. O drugiej po południu, gdy zawyją syreny Kasprzaka, będzie mógł rzucić ten przeklęty resor, nad którym męczy się już od rana, a o czwartej pójdzie z chłopcami na konwiktorską. Będzie to ostatni trening przed meczem z huraganem. Stefanek zapowiedział, że po gimnastyce omówią założenia taktyczne meczu. Chłopcy bardzo się cieszyli, gdy Stefanek omawiał z nimi taktykę. Były to dla nich jakby manewry przed wielką bitwą. Ostatnie dni upłynęły Maniusiowi niemal spokojnie. Stążył się już przyzwyczaić do pracy u pana Łopotka, a chociaż nieraz korciło go, by wymknąć się z warsztatu, zajrzeć do swych dobrych znajomych, panny Kazi, pani Wawrzynek czy pana Sosenki, to jednak z godnością znosił niewygody stałej pracy. Myślał bowiem że jeżeli jego ukochany trener życzy sobie, by się ustatkował, to widocznie ma rację. Sprawa zgłoszenia do huraganu ucichła. Komitet organizacyjny turnieju po wysłuchaniu wyjaśnień Stefanka i redaktora Chudeńskiego odrzucił protest. Pawrzusiakowie wprawdzie odgrażali się, że wycofają drużynę z turnieju, ale nie zrobili tego, zwłaszcza, że po wygraniu meczu za stolicą mieli zapewnione miejsce w półfinale. Wszystko układało się pomyślnie. Ciocia Frania w poniedziałek miała wrócić ze szpitala do domu. Maniuś od rana majstrował przy starym resorze. Odstukiwał rdzem młotkiem, wycierał pióra resoru oliwą. Jak ci leci robota? Zagadnął go majster, zatrzymując się przy chłopcu. Jakoś leci, panie prezesie, odpowiedział wesoło. Chociaż ja bym ten stary grat na śmietnik wyrzucił. Pan łopotek potrząsnął siwiejącą czupryną. Bądź cierpliwy. Zobaczysz, że będzie z tego resor jak talala. To, proszę jakogo, znakomita stal. Takich resorów dzisiaj nie wyrabiają. Całe szczęście, bo za trzydzieści lat znów by się ktoś musiał nad nimi męczyć tak jak ja. Ech, z ciebie tu nawet kijem tego lenia nie wypędzi. Powłóczyłbyś się trochę, co? zażartował stary monter. Legalnie, panie prezesie, ale obowiązki nie pozwalają. Poczekaj. Jesienią, gdy pójdziesz do szkoły, to ci jeszcze mina bardziej zrzednie. Już my z panem Wackiem postanowiliśmy, że cię do szkoły poślemy. Zrobimy z ciebie człowieka. Jeszcze nas za to po rękach będziesz całował. Do jesieni daleko, uśmiechnął się chłopiec. Może się jeszcze pan prezes rozmyśli. Do jesieni daleko, myślał Maniuś, trąc z całej siły resor. A potem? Potem szkoła. Może oni mają rację. Na razie nie warto się tym przejmować. Gdy tak rozmyślał, wśród starych wraków samochodowych zobaczył nagle tatka Puchalskiego. Były piłkarz syrenki zatrzymał się i patrzył na Paragona, jakby chciał mu coś powiedzieć. Maniusz zdziwił się bardzo. Nie spodziewał się tej wizyty. Widząc smętną minę tatka, zawołał. Cześć! Jak tam u bażantów? Puchalski uśmiechnął się kwaśno. Widać, że nie miał ochoty na żarty. Dowiedziałem się, że tu pracujesz. Zaczął wymijająco. – A tak, bracie, już cały tydzień w charakterze pomocy fachowej przy tych trupach. Za starych Oplów i szewroletów robimy nowe deluksy. Cud techniki z zastosowaniem najnowszych wynalazków – śmiał się Paragon. Tadek, widząc, że Maniuś patrzy niemal przyjaźnie, zbliżył się do niego. – Chciałem z tobą pogadać – powiedział szeptem. – Siadaj i szoruj resor z drugiej strony. W ten sposób przyczynisz się do postępu nauki – zażartował Maniuś. Tadek niechętnie zerknął na stary resor – ale widząc, że tak będzie mu łatwiej nawiązać rozmowę z Maniusiem, zabrał się do roboty. Jak tam u was? Zahaczył pierwszy Maniuś. E, eee, westnął Tadek, lepiej o tym nie mówić. Znowu ci się nie podoba? To nie klub, to granda. Tak? Żebyś wiedział. Ja jestem prawdziwym sportowcem. Dłużej tam nie wytrzymam. Przyszedłem do ciebie, żeby pogadać. Wiem, że jest morowy chłopiec. Nie taki ważny jak manżaro, słuchaj. Chciałbym do was wrócić. Ho ho! zawołał Maniuś. Przyszła koza do woza! Nie wygłupiaj się. Ja do ciebie jak do kolegi, a ty się ze mnie nabijasz. To się legalnie zdarza! uśmiechnął się Maniuś pojednawczo. U nas różnie było, ale przynajmniej Drużyna była zgrana, morowa. A tam, wyobraź sobie, dziś rano na treningu ten łobodowicz dał mi w ucho. Ho ho! Maniuś raz jeszcze zagwizdał. To tam mają dobre środki wychowawcze. A ty co? Zebrałem się i poszedłem. A królewicz woła. Idź, ty śmierdzący gołębiarzu, bez ciebie i tak wygramy. No, wie ci, że ten cały huragan to nie dla mnie. A ten prezes, bracie? Jaki prezes? Przerwał mu paragon. No, ten gruby, co forse na klub daje. Nie znasz go? Ten darczak. To ci też, bracie, dobry ptaszek. Po meczu ze stolicą zabrał nas wszystkich do restauracji i wino kazał pić. Dba o wiarę! zakpił Paragon. Idź ty! obruszył się Tadek. Czy to klub sportowy? Powiedziałem, że nie piję, bo jestem prawdziwym sportowcem, to mnie wyśmiali. Albo przedwczoraj. Przychodzi do mnie królewicz i mówi: Chodź, bracie, na obstawę. Na jaką obstawę? Chodź nie pytaj! Poszliśmy, bracie, na Grochowską. Okazało się, że oni tam przeładowywali jakiś towar, a cała drużyna pilnowała, czy milicja nie idzie. Potem każdy dostał na lody. Heh, hm, co ciekawe mruknął Maniusz. A co oni tam ładowali? A bo ja wiem, oni stale coś kombinują. Ten ich darczak robi z Romkiem Wawrzusiakiem ciemne interesy. Skupują po sklepach jakieś towary, a potem na ciuchach sprzedają. Dlatego darczaka nazywają królem ciuchów, a forsy ma jak lodu. To on im wszystkim kostiumy i dresy kupił, a teraz powiedział, że jak wygrają, to każdemu kupi nowe buty. To zawodowcy, wtrącił Maniusz, za pieniądze grają. Jeszcze gorzej podjął Tadek. Wczoraj byłem u Królewicza, a tam całe zgromadzenie i podsłuchałem jak mówili o jakimś samochodzie. Chcą ukraść samochód, rozumiesz? Romek mówił, że rozbiorą go na części i potem sprzedadzą opony i co się da. Ho, ho, Maniusz poderwał się: to ci dopiero kombinatorzy. Trzeba będzie z Baryłą o tym pogadać. Błagam cię, nie rób tego! zawołał Tadek. Twarz jego wyrażała przerażenie. Oni powiedzieli, że jeśli pis jedno słówko, to mi powieszą jak psa. Urwał i spojrzał na Mańka błagalnie. Obaj milczeli chwilę, trąc z zapałem stary resor. Słychać było jedynie przeraźliwe szuranie po zardzewiałej stali i przyspieszone oddechy. — toś się, bracie, wkopał. Maniusz pierwszy przerwał milczenie. — Szkoda gadać, westchnął Tadek. — Ale do nich już nie wrócę. — Słuchaj, Paragon, powiedz chłopcom, żeby mnie przyjęli. To nie takie łatwe. Mandżaro będzie chciał zwołać zebranie, głosować. Ja będę głosował za tobą, ale inni? Przerwał czyszczenie resoru i popatrzył na Puchalskiego. Ja ciebie rozumiem. Wiesz co? Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz do Stefanka i opowiesz mu tak prosto z mostu. Głupio mi będzie. Nie, bój się, to morowy chłop. Ja z nim najpierw pogadam, a potem zobaczymy. Przerwali rozmowę i porzucili przykry temat. Zaczęli mówić o sprawach niezwykle miłych. Omawiali rozegrane w turnieju mecze, snuli przypuszczenia do dalszych wyników, zagłębiali się w rozważania o technice piłkarskiej. Rozmowa płynęła już gładko, bez potknięć, a im dłużej rozmawiali, tym gorętsze wypieki płonęły na ich twarzach. Tak szybko zleciał im czas, że nie spostrzegli kiedy stary resor zabłysnął, jakby go świeżo poniklowano. Robota pierwszej klasy! Norma wykonana przedterminowo! Zauważył z zadowoleniem Maniuś. Uniósł ciężki resor, zarzucił go sobie na ramię i pogwizdując wesoło poszedł do warsztatu. Panie prezesie, zawołał kładąc resor na ślusarskim stole, niech pan patrzy, jaka robota! Pan Łopotek z uznaniem pokiwał siwą głową. No widzisz, proszę Jakogo, jak się przyłożysz, to i robota dobra. A dobrze wykonana robota? To zadowolenie. Spojrzał na wiszący na ścianie staroświecki budzik. Do drugiej brakowało jeszcze piętnaście minut. Możesz już iść, powiedział, kładąc rękę na ramieniu chłopca, ale przyjdź jeszcze po treningu, to mi pomożesz. Mam pilną robotę. Chłopiec posmutniał. Godziny nadliczbowe przed meczem, szepnął jakby do siebie. Pół godzinki, nie dłużej. No dobrze, uśmiechnął się Maniuś. Dla pana prezesa to nawet godzinę poświęcę. Więc przyjdź o ósmej. Tylko żebyś się nie spóźnił, bo robota pilna. Przyjeżdża jeden kierowca. Chce, żebym mu błotnik wyprostował. Dostaniesz na lody. Legalnie, panie prezesie. Rzucił wesoło paragon i po dawnemu pstryknął w daszek czapki. CZĘŚĆ DRUGA Kiedy chłopcy wracali z treningu, łagodny wieczór letni fioletowym zmierzchem otulał gwarne ulice. Przed budynkiem domu towarowego kłębił się wielobarwny tłum. Wyelegantowani młodzieńcy krążyli wielkimi grupami, śmiedzi się, zaczepiali dziewczęta. Na skwerach rozsiadły się matki ze swymi pociechami, małe urwisy krążyły wśród tłumu, krzycząc piskliwie i nawołując się głośno. Na balkony wylegli starsi mężczyźni. Zasłaniając twarze płachtami gazet, odgradzali się od tętniącego w tunelach ulic życia. Z otwartych okien jasgotliwym strumieniem płynęła muzyka z głośników radiowych. Chłopcy skręcili w Górczewską. Byli niezwykle podnieceni. Tematem ich hałaśliwej rozmowy był oczywiście jutrzejszy mecz. Obgadali go już na wszystkie możliwe sposoby, lecz mimo to wciąż stanowiło niewyczerpane źródło kłótni i sporów. Zatrzymali się przy gołębniku. Ja idę jeszcze do starego powiedział pełnym godności głosem Paragon. Cześć Wiara! Trzymajcie się, bo jutro będzie gorący dzień! Uśmiechnął się do kolegów, stryknął w daszek i oddalił się szybkim krokiem. Wciąż rozmyślał o jutrzejszym meczu. Zaciskał pięści i powtarzał szeptem. Musimy wygrać, wiara, musimy! Gdy doszedł do wyłomu w murze, gruzy zalegał już mrok. W wypalonych domach, gdzie niegdzie paliły się już światła. Wyglądały jak lampiony zawieszone w strzępach jakiejś nierealnej dekoracji. Chłopiec szybko przemknął przez wyłom, przeciął puste, ciemne boisko i skierował się do małej furtki prowadzącej na cmentarzysko samochodów. Naraz stanął jak wryty. Przy furtce ujrzał Romka Wawrzusiaka. Odwrócony do niego tyłem ćmił papierosa i patrzył bacznie na ogrodzony teren warsztatu Łopotka. Maniusz przypomniał sobie wszystkie jego pogróżki i dzisiejsze opowiadanie Tatka Puchalskiego. Strach go ogarnął. Co będzie, jeśli Romek go zauważy? W głębi cmentarzyska samochodów odezwał się przetłumiony warkot motoru. Wielka, Nakryta prezentowym dachem ciężarówka wtoczyła się na plac, liżąc językami reflektów szkielety starych samochodów. Wawrzusiak rzucił papierosa i ukrył się za kupą gruzu. Ciężarówka zatoczyła szerokie koło, zawróciła i stanęła przed warsztatem. Warkot motoru umilkł, a światła zgasły tak nagle, że wokoło zapanowała oślepiająca ciemność. Cień romka Wawrzusiaka poruszył się. Z głębi placu doleciał czyjś głos. Pani Łopotek! Jesteś pan? odpowiedział mu znajomy głos. Jestem. Chodź pan na chwilę do środka. Huknęły zatrzaśnięte drzwi szoferki i w chwilę potem drzwi warsztatu. Wawrzusiak pchnął furtkę i zaczął się ostrożnie skradać do samochodu. Maniusz poszedł za nim. Czego on tu szuka? myślał, kryjąc się za wrakami samochodów. Spostrzegł, że cień wawrzesiaka przemknął przez otwartą przestrzeń pomiędzy wrakami a ciężarówką i znikł za ciężkim cielskiem samochodu. Potem drzwi szoferki zaskrzypiały cicho i nagle motor zawarczał głucho, przeraźliwie jak na alarm. W głowie chłopca błysnęła myśl. Przecież Tadek mówił, że oni chcą ukraść samochód. Coś go pchnęło ku ciężarówce. Gdy dobiegał do niej, ruszała już z miejsca. Koła zabuksowały, drąc suchą glinę i pchnęły ciężki wóz w pełny bieg. Maniusz zdążył złapać obiema rękami za krawędź tylnej klapy. Porwało go. Nogi zawisły mu na chwilę w powietrzu, odbił się jeszcze raz od ziemi i jednym zręcznym susem wdrapał się na platformę nabierającej rozpędu ciężarówki. W tym samym momencie usłyszał za sobą przeraźliwe wołanie stój stój obejrzał się. Drzwi warsztatu były otwarte. W smudze mętnego światła biegł łopotek, a za nim kierowca ciężarówki. Wawrzusiak usłyszał ich wołanie, dodał gazu i ciężarówka pomknęła jak szalona. Dwie biegnące sylwetki szybko zmalały, aż wtopiły się w gęstniejący mrok. Maniusz chciał coś zawołać, lecz ze strachu przed Wawrzusiakiem głos zamarł mu w gardle. Jękliwie zazgrzytały hamulce na zakręcie, zarzuciło tak gwałtownie, że chłopiec jak kukła potoczył się na w głębi skrzynie. Po chwili motor zawarczał już równo i ciężarówka, nabierając szybkości, pomknęła po pustej niemal szosie. Gdy Mariusz otrząsnął się z pierwszego oszołomienia, postanowił wyskoczyć z pędzącego samochodu. Znalazł się w straszliwej sytuacji. Gdyby Wawrzusiak wiedział, kogo wiezie pod budą ukradzionego samochodu, zatłógłby go na miejscu. Na tę myśl chłopiec przyczołgał się do tylnej klapy i próbował się ześliznąć, ale gdy tylko przełożył nogi na zewnątrz, wóz podskoczył gwałtownie. Chłopiec złapał się mocno bocznej krawędzi i czekał na odpowiedni moment, gdy samochód zwolni lub zatrzyma się na skrzyżowaniu ulic. Ale na próżno czekał. Wóz pędził coraz szybciej. Brezentowa płachta łopotała, furczała od pędu powietrza. Motor nie grał, lecz wył przeciągle. Ciemne pasmo szosy z zawrotną szybkością uciekało spod kół. Maniu chciał się zorientować, turendy jadą. Rozglądał się, starając zapamiętać mijane ulice. Początkowo był tak zamroczony strachem, że trudno mu było skupić myśli. Dopiero gdy wjechali na żoliborski wiadukt, oprzytomniał nieco. Przypuszczał, że na placu inwalidów albo na placu Komuny Paryskiej wódz zwolni. Tymczasem latarnie ulic migały tylko jak zwaliste smugi. Z zawrotną szybkością mijali samochody i przepełnione tramwaje. Nadzieja na wydostanie się z pędzącego więzienia była coraz niklejsza. Na placu Komuny Paryskiej skręcili gwałtownie w prawo ku Wiśle. Potem znów w lewo, koła ciężarówki zadrgały na nierównym bruku. Skrzynie tańczyły i obijały się o siebie jak pijane. Moniusiowi zdawało się, że ta piekielna jazda nie skończy się już nigdy. Naraz wóz gwałtownie przyhamował. Chłopiec wraz z roztańczonymi skrzyniami poleciał aż na ścianę szoferki. A gdy wygrzebał się, spostrzegł, że ciężarówka zwolniła i skręca w jakieś zabudowania. Jednym susem był przy klapie. Oparł się o nią obiema rękami i wyskoczył stopy zapiekły go od nagłego zetknięcia się schodnikiem. Nie wytrzymał wstrząsu, upadł na ręce i twarz. W tej samej chwili zobaczył nad sobą czyjś cień. Cień olbrzymiał, aż nakrył go zupełnie. Jakiś ciężar przygniotł go do ziemi. Chłopiec zaczął się szamotać, po chwili zdołał wydostać się spod przygniatającego go ciała i poznał królewicza. Puść! zawołał rozpaczliwie. Gdzieś z boku rozległ się ostry gwizd i w bramie zjawił się tęgi mężczyzna, w stanej na piersiach koszuli. Co się stało? zawołał drżącym z podniecenia i wściekłości głosem. On był w wozie, panie szefie, wykrztusił królewicz, szamocąc się z paragonem. Nadbiegający człowiek złapał Maniusia za kark, przedusił go do ziemi. Potem jednym szarpnięciem poderwał go, postawił na nogi i zaniósł do bramy. Kto to? zapytał biegnącego obok nich królewicza. To ten paragon, wie pan. Tengi mężczyzna, którego królewicz nazywał szefem, postawił chłopca pod ścianą. Co tu robisz, szczeniaku? Dlaczegoś tu przyjechał? Mówił bo ci łeb o mur rozwale. Maniuś zamarł ze strachu. Skulił się, zamknął oczy i czekał na ciosy, które za chwilę nań spadną. Usłyszał zachrypły głos starego Wawrzusiaka. Skądżeś się tu przyplątał, ty gadzie? Na jego głowę, na barki i piersi posypał się grad uderzeń. Jęknął, zsunął się na kolana i wtedy poczuł kopnięcie w brzuch. Zrobiło mu się mdło, stracił przytomność. Gdy ocknął się, w bladym świetle naftowej latarni zobaczył nad sobą trzy pochylone twarze. Czerwoną, nalaną szefa, smagłą, niemal dziecięcą, królewicza i ciemną, wykrzywioną złością starszego wawrzusiaka. Jeszcze zipie, odezwał się szef. Nic mu nie będzie odezwał się Romek Wawrzusiak. Królewicz miał duże, wystraszone oczy. Wargi mu drżały, z przerażeniem patrzą na leżącego na ziemi paragona. Romek trącił chłopca końcem buta. – Wstawaj! – zawołał. Moniś podźwignął się na ręce, potem na kolana i uniósł się z trudem. Wawrzusiak złapał go za gardło. – Gdzie wskoczyłeś do samochodu? – zapytał, potrząsając chłopcem. Chłopiec jeszcze szerzej otworzył wystraszone oczy. Milczał. Mów bo cię za duszę! U pana łopotka! Kto ci kazał? Ja sam! Dlaczego? Maniuś wzruszył ramionami. W tym ruchu było tyle bezgranicznej bezsilności, że Wawrzusiak puścił go na chwilę. Otarł ręką spocone czoło, odwrócił się w stronę szefa. I co z nim zrobić? Szef popatrzył na chłopca przekrwionymi oczami. Niech tu siedzi. Może nauczy się rozumu. Zostawili go pod ścianą. Odeszli. Powoli ze zgrzytem zamykały się drzwi. Jeszcze przez chwilę przez szpary przesiąkały blade, chybotliwe smugi światła, ale i one wnet ściemniały, wydłużyły się, znikły. Został sam. Stał oparty o mur i wpatrywał się w niewidzialny prostokąt drzwi. Wokół było ciemno, tchnęło wilgocią i piwniczną stęchlizną. Maniusz otarł rękawem nos. Łzy gorące i gorzkie, nabrzmiałe straszliwym żalem, spływały mu po policzkach. Czuł ich słony smak na spieczonych wargach. Powtarzał mechanicznie półprzytomnie. Przecież jutro mecz, przecież jutro mecz, jakże oni bez mnie zagrają. Część trzecia. Stefanek późno wrócił do domu. Po drodze myślał o Maniusiu, że sam zaparzy sobie herbatę. Czy znajdzie w szafce masło i cukier? Czy wykąpie się przed snem? Te drobne sprawy były objawem troskliwości, jaką otaczał chłopca. Gdy zaprowadził swoją jawę do szopy, wyrosła przed nim wysoka postać pana łopotka. Byłem właśnie u pana, przywitał go monter. Chciałem się zapytać, czy paragon wrócił do domu? Stefanek zatrzymał się. Pobladł lekko. A co, nie ma go? Dzwoniłem, nikt nie otwiera. Może śpi, trzeba zobaczyć. Spiegli szybko na piętro. Stefanek przekręcił klucz, pchnął drzwi i wpadł do mieszkania. W pokoju przekręcił kontakt. Tapczan był pusty. Starannie zasłana kołdra, nietknięta. Nie ma go. Powiedział jakby do siebie. Otóż to! Proszę jakogo! Wtrącił pan łopotek, czochrając palcami gęste włosy. Ja dlatego tu przyszedłem, bo chłopiec miał być o mnie o ósmej i nie zjawił się. Cóż się mogło stać? Ostatnio był zawsze bardzo punktualny. O wyznaczonej godzinie przychodził do domu. Otóż to wesnął Monter i, usiadłszy na krawędzi krzesła, opowiedział trenerowi o kradzieży samochodu. Gdy skończył, Stefanek zapytał z lękiem w głosie: Czy pan myśli, że ta kradzież ma związek ze zniknięciem chłopca? Monter uniósł swe szerokie ramiona. Nie wiem, proszę, jakiego ale to dziwna sprawa. Zdawało mi się, że jakiś chłopiec siedzi pod budą tak jakby nasz paragon ale czy ja wiem, może mi się tak tylko zdawało. W takich wypadkach człowiek nie może ręczyć, czy widział, czy nie widział. Ale, proszę jakogo, fakt, że mi się zdawało. Zawiadomił pan milicję? Kierowca zawiadomił. Jemu portki się trzęsą, bo mu wóz z towarem zdmuchnęli z przed nosa. Z drogim towarem, proszę jakogo. Wiózł skrzynie z kawą i kakao do delikatesów. Obłowili się szubrawcy. Mądre bestie, wiedzieli co kradną. Nowiutki star i do tego delikatesowy towar. To ci dopiero. Klepnął się z całej siły w kolano i z niedowierzaniem pokręcił siwiejącą głową. To ciekawe, powiedział w zamyśleniu Stefanek, ale do licha skąd się na wozie wziął paragon? Pan Łopotek rozłożył ręce. W duchy proszę, go nie wierzę. Oczy mam jeszcze dobre. Nie będę przysięgał, ale zdaje mi się, że chłopca widziałem więc przypuszcza pan, że on był w zmowie z tymi... Stefanek urwał, jakby się przeraził tej myśli. W głowie mi się to nie mieści, podjął pan łopotek. Przecież to w gruncie rzeczy porządny chłopak. Ja też nie wierzę, wtrącił trener, ale jednak trzeba zawiadomić milicję o zaginięciu chłopca. Część czwarta Całą noc przesiedział Maniusz w piwnicy. Zwinął się w kłębek jak zbity, skopany psiak i degocząc z zimna, spał snem nerwowym, niespokojnym. Rano obudził go warkot motoru. Otrząsnął się z bolesnego odrętwienia. Nasłuchiwał. Jakiś samochód wytaczał się z hukiem z podwórza. Chłopiec był jeszcze zaćmiony snem, ale gdy ocknął się na dobre, domyślił się, że złodzieje zabierają ukradzioną ciężarówkę. I wtedy z całą świadomością pojął, w jakiej znalazł się sytuacji. Początkowo chciał rzucić się do drzwi z krzykiem, by go wypuszczono. Ale przy pierwszym gwałtowniejszym ruchu doznał dotkliwego bólu w okolicy brzucha. Przypomniał sobie, jak go wczoraj obił Romek Wawrzusiak. Rozsądek kazał mu pozostać w spokoju. Musiało być jeszcze wcześniej, bo po odjeździe ciężarówki zaległa wokół głucha, dzwoniąca w uszach cisza. Maniusz rozejrzał się z lękiem. Piwnica była niemal pusta. W jednym rogu stała tylko zeschnięta, rozlatująca się beczka. W drugim leżało trochę przegniłych ziemniaków. Przez drzwi przeciekało wątłe światło. Jego wąskie smugi kładły się jak szare promienie. Z boku również coś szarzało. Mam już podszedł do tego miejsca i spostrzegł, że w murze jest mała szczelina, przez którą przecieka światło wstającego dnia. Powrócił do swojego kąta, usiadł, podciągając pod brodę chude, obolałe kolana. Znów zapadł w męczący pół sen. Jak długo trwał w tym stanie, nie wiedział. Ocknął się dopiero na zgrzyt przekręcanego w zamku klucza. Zerwał się, wtulił w kąt i z lękiem oczekiwał nadejścia swoich oprawców. Kiedy drzwi się otwarły, w mętnej smudze bijącego z góry światła ujrzał królewicza. — Paragon, gdzie ty jesteś? — zapytał szeptem młody Wawrzusiak, mrużąc nieprzywykłe do ciemności oczy. Co chcesz ode mnie? syknął Maniuś. Królewicz zbliżył się do niego. Miał na sobie nowy garnitur. Bił od niego zapach taniej wody kolońskiej i brylantyny. Po co ci to było? Powiedział z odcieniem współczucia. Z szefem ani z rąkiem nie warto zadzierać. Maniuś wyczuł w jego głosie łagodniejszą nutę, więc zapytał: Co oni ze mną zrobią? Królewicz obejrzał się i ściszył głos. Słuchaj. Dziś nasz mecz. Ja cię wypuszczę. Niech nie mówią, że przegrali, bo nie było paragona. Jak wygrać z wami, to bracie honorowo, tylko musisz mi przysiąc, że nie puścisz pary z gęby, rozumiesz? Maniuś był tak oszołomiony tym, co usłyszał, że nie powiedział ani słowa, tylko skinął głową. Przysięgasz? Przysięgam. Na co? Na moją syrenkę. Mało! Nie, na moją śmierć. Jeśli pisnę słowo, to możecie mnie zabić. Dobrze. Piękne oczy Królewicza zapłonęły dziwnym blaskiem. Pamiętaj, ja też ryzykuję. Jeżeli się dowiedzą, że to ja ciebie wypuściłem, to berwę tak jak ty wczoraj. Pamiętaj. Widzisz, ja nie taki, jakżeś myślał. A teraz chodź. Pociągnął go za rękaw. Julek! zawołał ktoś złym, rozdrażnionym głosem. Julek, gdzie jesteś? Królewicz przylgnął do wilgotnego muru. Schowaj się rzucił szeptem Maniusiowi. Na najwyższym stopniu schodów ukazało się czyjeś nogi. Julek. Co? odkrzyknął królewicz głosem niezbyt pewnym. Czego tam szukasz? A nic, zaniosłem mu wałówkę. Przecież od wczoraj nic nie jadł. Stojący na górze człowiek nie zaufał jednak wykrętnej odpowiedzi królewicza. Posłyszeli szybkie kroki na schodach. Maniusz jednym susem przeskoczył kilka stopni i skrył się za drzwiami. Przez szparę zobaczył tęgiego, barczystego mężczyzna. To ten szef, pomyślał Maniusz. Tymczasem człowiek o czerwonej, nabrzmiałej twarzy złapał królewicza za ręka. – Czego się tu kręcisz, pentaku? – krzyknął. – Chcesz dostać po uszach? Wypchnął królewicza z piwnicy, zatrzasnął drzwi i zamknął je na klucz. Maniusz, zdrętwiającym z żalu sercem, patrzył przez szparę, jak na schodach znikają dwie postacie – Najpierw było jej widać do połowy, potem tylko nogi, buty, aż wreszcie w polu widzenia pozostały puste, niezamiecione schody. Chłopiec oparł czoło o deski drzwi i poczuł taką pustkę, jakby sam został na świecie. Nadzieja, która przed chwilą kazała mu wierzyć, że przed południem stanie na boisku obok perełki, Mandżaru, Ignasia i innych kolegów, teraz zamieniła się w bolesną, bezdenną rozpacz. Nie płakał. Ale drżał cały od bezgłośnego wewnętrznego sztochu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego? powtarzał bezwiednie. Powlókł się do swojego kąta, skulił się jak skrzywdzone chore zwierzę i przymknął oczy. Zdawało mu się, że jest na agrykolii. Wokół boiska tłoczą się niesforni malcy. Patrzcie, to ten paragon, który strzelił pogoni trzy bramki pokazują na niego. Wysoko na bezchmurnym niebie trzepocze biało-czerwona flaga. A jeszcze wyżej statko gołębi pomyka nad wiślaną skarpą jak siwa chmurka. Za chwilę ma się zacząć mecz. Wszyscy mają poważne, skupione miny. Na boisko wchodzi sędzia w czarnym, sportowym stroju, podnosi do ust srebrny gwizdek już dmucha weń z całej siły. Zatopiony w marzeniach Maniuś otworzył oczy i wzrok jego spoczął na szarej plamie światła przesączającej się przez szczelinę w murze. Zaświtała mu szaleńcza myśl – a gdyby tak spróbować rozszerzyć tę szczelinę, wykruszyć mur i wydostać się na zewnątrz. Uchwycił się tej myśli jak nitki prowadzącej do wyjścia z labiryntu. Stał i nagle poweselał. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować, a nóż uda mi się zwiać jeszcze zdążę na mecz, szeptał sam do siebie. Podszedł do ściany i zbadał szczelinę. Była tak wąska, że mógł wsadzić nawet dłoń, jednak ściana zbudowana z płaskiego kamienia nie wydawała się zbyt gruba. Rozejrzał się. Niestety w piwnicy oprócz starej beczki po kapuście niczego nie było. Naraz dłonie go natrafiła na żelazną obręcz beczki. Jest, pomyślał. Trzeba zdjąć obręcz z beczki, a potem ją przełamać. Nie sprawiło mu to wiele kłopotu. Obręcz opadła po jednym mocnym kopnięciu w klepki. Szygł ją nogą do ziemi i zaczął zginać. Po kilku takich ruchach obręcz pękła w miejscu, gdzie była nadżarta przez rdzę. W ten sposób w ręku Maniusia zostrał kawał ostrego żelaza. Zaczął nim wybijać pierwszy kamień. Pracował gorączkowo. Żelazem wydłubywał ze szpar zaprawę murarską, Kruszyła się dość łatwo. Wnet pierwszy kamień poruszył się. Manius jeszcze chwilę wydłubywał wokół zaprawę, potem spróbował wyjąć kamień. Jakoś poszło. Teraz robota szła już lepiej. Następny kamień wyłupał podważając go żelazem. Pracował coraz szybciej, coraz zażarciej. Myślał tylko o tym, że na boisku czekają na nich chłopcy. CZĘŚĆ PIĄTA – Jest! – z kilku tysięcy piersi wydarł się okrzyk i popłynął echami po zalanym słońcem parku. – Jest! – powtórzył w myśli Stefanek i skrzywił się z niezadowoleniem. Patrzył, jak perełka wybiera z siatki piłkę. Przed chwilą huragan przeprowadził błyskawiczny atak. Skrzydłowy poszedł do środka. Zamienił pozycję z królewiczem, królewicz minął Motylskiego, podał skumbry, a ten strzelił w pełnym biegu. Strzał był tak zaskakujący, że Perełka nie zdążył nawet wyciągnąć ręki. Huragan prowadził jeden do zera. Ten Motylski jest słaby, myślał Stefanek. Przez niego strzelił tę bramkę. Podszedł bliżej linii autowej i zawołał w stronę rosłego chłopca. Franek, patrz, czego żyjesz! Pilnuj lepiej wawrzusiaka. Chłopiec skinął tylko głową. Stefanek spojrzał na zegarek. Od początku upłynęło już 25 minut. Pięć minut zostało do przerwy. Trener popatrzył z niepokojem na boisko. Na środku wznowiono już grę. Manżoro podał piłkę do Pardowskiego. Łącznik oddał ją Pająkowi, a ten zaczął prowadzić na bramkę. Wśród widowni zerwał się ogłuszający okrzyk. Syrenka grać! Syrenka gola! Pająk, kołysząc się na swych długich nogach, minął zręcznym zwodem ciała jednego przeciwnika, obtańcował drugiego i posłał piłkę na lewe skrzydło do kołpika, który grał zamiast paragona. Maleńki Oleś przejął piłkę, lecz w tej samej chwili natknął się na rosłego obrońcę huraganu. Zderzyli się. Kołpik odskoczył jak piłka. Tak, westchnął Stefanek. Gdyby tam był paragon, inaczej wyglądałaby sytuacja. Gdy tylko wspomniał o Maniusiu, Zaraz ogarnął go niepokój. Poprzedniego wieczora, gdy wyszedł od niego łopotek, trener zawiadomił komisariat i dał znać o zniknięciu chłopca. Pocieszał się jeszcze, że Maniuś wróci rano, a jednak do tej pory go nie było. Chłopcy też byli zdenerwowani. Nic dziwnego: zaczęli mecz bez swego najlepszego gracza. Ich zdenerwowanie odbijało się na grze. Grali jakoś niemrawo i chociaż do tej pory stracili tylko jedną bramkę. To jednak cały czas wyraźną przewagę miał huragan. Wynik był niski dzięki wspaniałej grze perełki, który kilka razy obronił nieuchronne strzały. Huragan atakował bez przerwy. Skumbria poszedł na przebój. Jego jasna czupryna migała w plątaninie graczy. Minął ich z wielką łatwością. Gdy był już pod bramką, skierował piłkę pod nogi nadbiegającego królewicza, a ten błyskawicznie strzelił. Stefanek zamknął oczy. Był pewien, że piłka znów ugrzęźnie w siatce. Ale tym razem bramki nie było. Perełka wybił piłkę w pole i huragan znów poszedł do ataku. Nie spać chłopcy! zawołał Stefanek, pilnować ich, cofnąć się pod bramkę. Były to rady doświadczonego piłkarza. Widział, że w tej chwili huragan uzyskał dobrą passę. Jedynym ratunkiem było murować bramkę i przeczekać gwałtowne ataki. Niech się przeciwnik zmęczy, niech drużyna otrząśnie się, a może po przerwie zmieni się obraz gry. Gdy sędzia odgwizdał koniec pierwszej połowy meczu, Stefanek odetchnął z ulgą. A więc do przerwy 01, pomyślał. Chłopcy w milczeniu szli w kierunku drzew, pod którymi urządzili sobie szatnie. Perełka pierwszy usiadł pod drzewem. Oparł się plecami o pień, cisnął ze złością czapkę. Do kitu z taką grą, powiedział płaczliwym głosem. Człowiek stoi w bramce i nie wie, czy jest obrona, czy nie ma obrony. Franek Motylski rozłożył ręce. Jesteś taki mądry, to staj na moim miejscu. Przecież łącznicy mieli się cofać. Sam nie utrzymam całego ataku. Grasz jak stołowa noga, wtrącił Ignaś – i jeszcze się szarpiesz. Motylski zaperzył się na dobre. A wy zamiast strzelać, to się bawicie piłką. Do bani z takim atakiem. Ze złością otworzył butelkę lemoniady. Uspokójcie się do jasnej anielki! krzyknął manżaro. Mecz jeszcze nie przegrany, a wy już płaczecie. Nie przegramy, parsknął kpiąco perełka, ale duszą nas, że zipnąć nie można. Gdyby nie perełka, to by już w siatce trzy lupy siedziały, zauważył fachowo Krzyś Słonecki. I w ogóle, mieszał się do rozmowy pająk, który do tej pory rzadko zabierał głos. Nic więc dziwnego, że utknął na pierwszym słowie. Co w ogóle, zaśmiał się Mietek Gralewski. Może lepiej w szczególe. Pająk poczerwieniał wysunął jej owatą głowę, wybałszył blado niebieskie oczy. I w ogóle do chrzanu! westękał ze złością. Wśród chłopców stanął Stefanek. Był poważny, skupiony. Moi kochani, powiedział, proszę was, nie kłóćcie się. Mecz nie jest jeszcze przegrany. Weźcie się w garść, to będzie można wyrównać. Eh, eee, przerwał mu mały bramkarz. Gdyby był paragon. Nagle urwał. Wśród otaczających ich kibiców dojrzał znajomą sylwetkę. Uniósł się otwierając ze zdumienia usta. Paragon, nie paragon? Zbliżający się do nich chłopiec mało przypominał wesołego kolegę z gołębnika. Twarz posiniaczona, ziemista, usmarowana kurzem i błotem, oczy zapadnięte. Paragon! zawołał radośnie perełka i rzucił się na spotkanie kolegi. Scena powitania była tak zaskakująca, że nikt nie ruszył się z miejsca. Mały bramkarz ściskał Maniusia za szyję. Jesteś, bracie! Myśleliśmy wszyscy, że już po tobie! Paragon, kochany, żyjesz! wykrzykiwał radośnie. Dopiero teraz chłopcy ławą okrążyli lewoskrzydłowego i gapiąc się nań ze zdumieniem i radością, zarzucili go pytaniami: Gdzie byłeś? Co się z tobą stało? Jak ty wyglądasz? Maniusz stał w środku. Pełnymi łez oczami wodził po twarzach kolegów, jakby nie dowierzał, że znów jest między nimi. Gdy zobaczył Stefanka, uśmiechnął się żałośnie i zapytał: Panie Wacku, czy mogę zagrać? Stefanek przygarnął go do siebie. Ej, chłopcze, chłopcze, co ja z tobą mam? Ujął go za ramiona i popatrzył prosto w oczy. Gdzie byłeś? zapytał przeciągłym głosem. Maniuś utkwił wzrok w ziemi. Nie mogę powiedzieć, wyszeptał. Powiedz mi tylko jedno: czy to ty sprowadziłeś tych ludzi do pana łopotka? Chłopiec uniósł głowę i spojrzał trenerowi prosto w oczy. Nie ja rzekł poważnie. Wierzę ci. Trener uśmiechnął się, jakby w tej chwili oddalił od siebie wielką troskę. No dobrze, przebieraj się, bo za chwilę zaczynamy grać. Część szósta. Huragan prowadzi jeden do zera. Huragan prowadzi. Ta jedna dokuczliwa myśl tkwiła w nim jak drzazga. Gdy wbiegł na boisko, zapomniał o wszystkim: o ukradzionym samochodzie, o przysiędze złożonej Królewiczowi, o kopniaku Romka Wawrzusiaka, nawet o bólu, który odczuwał niekiedy przy gwałtowniejszym ruchu, myślał jedynie o meczu. Młody Wawrzusiak, widząc go na boisku, przybladł lekko i ze zdumieniem opuścił bezsilnie ręce. Skądżeś się tu wziął? zawołał. Maniusz zamiast odpowiedzi wzruszył tylko ramionami. Rozpoczynała się gra Jednocześnie z widowni zerwał się akompaniament okrzyków: Huragan! Huragan! Jak echo odpowiedział mu wrzask z drugiej strony boiska. Syrenka! Syrenka! Boisko ożyło. dwóch graczy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ruszyło do walki. Żółta kula piłki potoczyła się po murawie boiska, ściągając na siebie tysiące par roziskrzonych oczu. Paragon Cofając się wzdłuż bocznej linii, śledził ją z wielkim natężeniem. Widział, jak atak huraganu sunie na bramkę perełki. Zakłębiło się pod bramką. Piłka zatrzepotała wśród nóg graczy. Śmignął żółty sweter i mały bramkarz wyłuskał piłkę z pod nóg przygotowującego się do strzału z kumbri. Piłkę wybił perełka. Szerokim łukiem przeleciała ponad głowami widzów i upadła blisko paragona. Ten zastopował ją dokładnie i wysłał przed siebie. Prowadził. Jego ruchy były płynne, szybkie. Gwałtownym zwodem zmylił przeciwnika i spojrzał przed siebie. Ława czarnych i zielonych koszulek sunęła pod bramkę huraganu. Paragon w pełnym biegu posłał piłkę do manżarą środek ataku musnął ją głową. Piłka zmieniła kierunek. Wpadła pod nogi Ignasia. Łącznik strzelił błyskawicznie. Niestety strzał o centymetry minął poprzeczkę. Dobrze jest pomyślał paragon, cofając się na swoje pole. Jeszcze kilka takich zagrań, a wyrównanie gotowe. Huragan przypuścił nowy atak. Teraz Królewicz popisywał się piękną techniką. Przejął piłkę od stopera, ładnie ją zgasił i zaczął prowadzić. Zdawało się, że piłka przykleiła się do jego zwinnych nóg. Posłuszna każdemu ruchowi mknęła w stronę bramki. Wawrzusiak minął już dwóch graczy, niedostrzegalnym kopnięciem posłał ją do skumbrji. Ten strzelił. Perełka wyciągnął się jak struna i w ostatniej niemal chwili wypiąstkował ją na aut. Będzie korner, pomyślał Paragon. Za chwilę lewo skrzydłowy huraganu ustawił piłkę w rogu, cofnął się o kilka kroków, rozpędził się i posłał piłkę w pole. Gracze jeden po drugim wyskakiwali ku niej, by jej dosięgnąć. Wreszcie upadła. Królewicz doskoczył do niej jakimś błyskawicznym kocim ruchem i strzelił z woleja. Znowu aut. Paragon dreptał niecierpliwie w miejscu. Niepokoiło go to oblężenie bramki. Wiara! zawołał do kolegów! Grać, a nie spać! Kryjcie dobrze każdego! Nie było czasu na rozmowę. Właśnie krzyś słonecki odebrał podanie obrońcy i przedłużył je na lewe skrzydło. Maniusz złapał piłkę w powietrzu, zastopował i lekko wysłał przed siebie. Tuż przed piłką zobaczył przeciwnika w zielonej koszulce. Wyprzedził go błyskawicznym zrywem. Zmienił kierunek biegu. I parł co sił ku bramce. Przed oczami migały mu czyjeś nogi. Piłka umykała jak żółty płomień, a on z zapartym oddechem prowadził ją. Cóż przed sobą zobaczył wybiegającego bramkarza. Lekkim ruchem stopy zmienił kierunek biegu piłki, mignęła mu w oczach czarna koszulka Ignasia i siatka zatrzepotała. – Jest! – rozległ się radosny okrzyk. Maniuś wyrzucił ręce do góry i wymachując nimi krzyczał – jest! Jeden, jeden! Wyrównanie! – Spadł prosto w objęcia Ignasia. Łącznik śmiał się rozradowany. Aleś mi wspaniale wystawił! Dziękuję ci, paragon! Nadbiegł manżaro. Pierwsza klasa! zawołał. Grajmy tak dalej, a zobaczycie, że wygramy! Cicho siedź, bo zapeszysz! ofuknął go Ignaś. Był bardzo przesądny. Drżał o wynik metu. Po wyrównaniu chłopcy z serenki zabrali się do nowego ataku. Strzelona bramka przywróciła im wiarę we własne siły. Teraz cała drużyna składnie rozwiązywała każde zadanie. Piłka, posłuszna precyzyjnym ruchom graczy, migała od nogi do nogi. Paragon uwijał się wśród graczy, dwoił się i troił. W nerwowym podnieceniu powtarzał w myśli: strzelić jeszcze jedną bramkę, jeszcze tylko jedną. Otrzymał właśnie piłkę od pająka. Posłał ją główką do Ignasia. Ignaś zręcznie uciekł na skrzydło, ściągnął na siebie dwóch graczy, zmylił ich i podał piłkę do środka. Maniusz wypsnął wśród ciżby koszulek i głową skierował piłkę do bramki. Bramkarz rzucił się rozpaczliwie, lecz tylko musnął piłkę palcami. Znów zatrzepotało w siatce. Maniusz pośliznął się, upadł i leżąc na trawie patrzył z napięciem na sędziego. Jest, zahuczało wśród tłumu. Jest, przemknęła najradośniejsza myśl, ale w tej chwili chłopiec zobaczył, że sędzia macha przecząco ręką. Spalony, obiło mu się o uszy. Zerwał się, podbiegł do sędziego. Panie sędzio, jak przecie franie kocham, nie było spalonego! Sędzia kategorycznym ruchem wskazał miejsce, z którego huragan miał bić rzut wolny. Panie sędzio! jęknął z rozpaczony chłopiec. Daj spokój, usłyszał obok siebie nie mniej rozpaczliwy głos manżaro. Daj spokój, sędzia lepiej widział niż ty. Wśród tłumu wyrostków odezwały się gwizdy. Jakiś wysoki, napięty do ostateczności głos zawołał przeciągle. – Sędzia Kalosz! Kalosz! Sędzia nie zwracał uwagi na niesfornych kibiców. Dał sygnał gwizdkiem i gra potoczyła się dalej. – Daję słowo, że nie było spalonego! – wołał zrozpaczony paragon do Ignasia. Cofali się pod własną bramkę. Teraz Skumbria otrzymał piłkę na środku boiska i próbował iść na przebój. Jego zgrabna, dobrze zbudowana postać prześlizgiwała się wśród graczy. Był coraz bliżej bramki. Perełka czaił się na zgiętych kolanach i nieoczekiwanie rzucił mu się pod nogi. Ręce bramkarza i buty atakującego niemal jednocześnie zetknęły się na jasnym punkcie piłki. Klasnęło, jakby ktoś w suchą dłonią uderzył w napiętą skórę. Obaj gracze zwinęli się w jeden kłębek, a piłka wolno potoczyła się w stronę bramki. Jest! jęknął Maniuś. Ale w tej chwili jakby wyrósł z pod ziemi kazek pigło i szaleńczym rzutem wykopał piłkę z samej linii bramkowej. Jest! zawołał królewicz, podbiegając do sędziego. Sędzia wysunął przed siebie dłoń, jakby chciał się bronić przed gwałtownym atakiem królewicza. Była bania! w wawzesiaka kolecy. Nie było, przerwał spokojnie sędzia. To granda! krzyknął królewicz. Sędzia pogroził mu palcem. Jeszcze raz usłyszę, to usunę z boiska. Królewicz zagryzł wargi. Jego ładne oczy płonęły gniewem. Chciał cisnąć jakieś słowa. Ale nadbiegł z skumbria i odciągnął go na bok. Gra potoczyła się dalej wśród wzrastającego napięcia. Utrzymywał się wynik remisowy. Obie drużyny za wszelką cenę pragnęły zdobyć prowadzenie. Nic więc dziwnego, że walka była ostra, nieubłagana, a tymczasem czas płynął. Zbliżał się koniec meczu. Okrzyki kibiców zlały się w jeden wielki wrzask. Widownia, podzielona na dwa obozy, bez przerwy zachęcała swoich ulubieńców. Wokół boiska huczało, trzęsło się, kilka tysięcy ludzi opętała piekielna gorączka meczowa. Pan Sosenka przedarł się przez zgraje malców oblegających linię autową. Zdarł z głowy słomkowy kapelusz, wywinął nim nad głową i wydobywszy z szerokiej piersi najpotężniejszy głos, zawołał. Paragon! Pokaż im, co umiesz! Maniusz, który w tej chwili otrzymał piłkę, usłyszał to bojowe wezwanie. Ruszył do przodu. Biegł jak wicher. Przedarł się przez mur graczy i podał do manżaro. Ten strzelił. Publiczność zamarła. Piłka mignęła nad wybiegającym bramkarzem i odbiła się od poprzeczki. Ale wnet złapał ją pająk. Przez chwilę tańczył na miejscu, atakowany przez dwóch przeciwników i pomknął do przodu, uwalniając się spod ich opieki. Podał ją na skrzydło. Paragon strzelił z woleja. Och! Wyrwało się z piersi tysięcy widzów. Piłka, muskając niemal słupek, poszła za bramkę. Pan sosenka aż stęknął z przejęcia. Ocierając chustką czerwoną, mokrą od potu twarz, szeptał do siebie. Co za strzał, co za strzał! O centymetry minął bramkę. Chłopcy, jeszcze tylko trzy minuty! wołał Stefanek, biegnąc wzdłuż bocznej linii. Trzy minuty! powtarzał drżącym ze zdenerwowania głosem. Paragon usłyszał. – Trzy minuty – powtórzył w myśli. – Jeśli nie zmienią wyniku, będzie dogrywka, a wtedy huragan może wygrać. Piłkę wybijał Perełka. Na środku boiska złapał ją Krzysztof Słonecki. Prowadził ją spokojnie. Potem podał do Pająka. Ten popisał się dwiema pięknymi główkami, a gdy minął pomocnika, przedłużył podanie do Ignasia. Ignaś wypsnął do przodu i w pełnym biegu oddał piłkę Maniusiowi. – Strzelaj! – ryknęły zielone trybuny. Paragon był już tak zmęczony, że słaniał się na nogach. W oczach miał mgłę. Zdawało mu się, że wszystko to nie w kleistej, ciężkiej mazi. Czuł ból przy każdym ruchu, ale gdy zobaczył przed sobą piłkę, zerwał się, wkładając ostatki sił. Ktoś biegł obok niego, dysząc ciężko. Jakaś zielona koszulka chciała mu zagrodzić drogę. Dojrzał przed sobą zamazany prostokąt bramki. Minął przeciwnika i posłał piłkę do bramki. W tej samej chwili ktoś podciął mu nogi. Chłopiec upadł, przekoziołkował i zatrzymał się na samej linii bramkowej. W uszach szumiał mu potężny wrzask trybun, w oczach migotały czarne i czerwone krążki. Widział leżącego bramkarza i żółtą kulę piłki tkwiącą w rogu bramki. Jest pomyślał. Jest! Jest! usłyszał triumfalne okrzyki kolegów. Z trudem podźwignął się z ziemi. Stał oszołomiony nagłym szczęściem. Zielona murawa boiska, błękitne płaty nieba, barwny tłum, czarne koszulki graczy, wszystko wirowało mu przed oczami, jak gdyby stał w samym środku olbrzymiej karuzeli. Ignaś i Mandżaro rzucili mu się na szyję. Świetnie paragon, brawo! Paragon! Słyszał ich zdyszane głosy. Gdyby go nie podtrzymali, upadłby znów na ziemię. Na skraju boiska ujrzał stefanka. Trener uniósł rękę i pozdrawiał go skinieniem. Jeszcze dalej na tle stłoczonych widzów, powiewał biały kapelusz pana Sosenki. Maniusz czuł, że łzy napływają mu do oczu, a radość dławi gardło. Nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa. Rozległ się przeciągły głos gwizdka, oznajmiający koniec meczu. Maniusz stał nieruchomo, z twarzą zalaną łzami. Barwna ściana widzów pękła jak tama pod uderzeniem wezbranej wody. Na boisko chmarą wtargnęli malcy z woli. Biegli ku swoim ulubieńcom, krzycząc przeciągle i zwycięsko, a na ich czele, niby biała kula, toczył się mistrz fryzjerski pan Sosenka. Podrygiwał śmiesznie, nie chcąc dać się wyprzedzić małym urwisom. Pierwszy dopadł do paragona. Przygarnął go do swego pokaźnego brzucha i poklepując po chudych ramionach dyszał ciężko. Wiedziałem, że wygracie, kochani chłopcy, wiedziałem, że strzelisz tę zwycięską bramkę. Nie zawiodłem się na tobie. Tyle tylko zdążył powiedzieć, bo rozentuzjazmowani kibice porwali paragona na ramiona i wrzeszcząc przeraźliwie nieśli przez całe boisko aż do drzew, gdzie gracze złożyli swoje ubrania. Niesiono również inne gracze. Mandżaro, perełkę, Ignasia i pająka. Bohaterowie zielonego boiska płynęli wysoko nad morzem głów. Maniuś rozłożył szeroko ręce. Rozdawał swe najradośniejsze uśmiechy wpatrzonym w niego ulicznikom. Było to wielkie święto chłopców z gołębnika. Wyśmiewani, przezywani drwiąco konusami, wygrali z niepokonanymi dotąd barżantami. O tym meczu długo będą mówili mali piłkarze woli. Tego meczu nie zapomni żaden z graczy Syrenki. Myśli te kłębiły się w głowie Paragona, gdy niesiony triumfalnie na ramionach swych wielbicieli zbliżał się do kępy drzew. Naraz rozpromieniona, szczęśliwa twarz Maniusia stężała. Pod drzewami, oparty o pień wielkiego klonu, stał królewicz i przymrużonymi oczami patrzył na triumfalny pochód. Maniuś w jednej chwili zrozumiał, że czeka na niego. Gdy tylko uwolnił się od natrętnych malców, sam zbliżył się do Wawrzysiaka. Ten pochylił się i szepnął: Powiedziałeś? Nie, przecież przysięgałem. Nie bujasz? Daję słowo. Co chcesz ode mnie? Nic, tylko. Zamknęli kulawego gęka, tego z Marymontu. Którego? Tego, u którego była ciężarówka. Romek cię szuka. Wyrywaj, bo jak cię złapie, to ci kości połamie. Maniusz zzieleniał. Chwilę gapił się przerażonymi oczami na Królewicza. Odwrócił się, złapał z ziemi swoje ubranie, zwinął je w kłębek i pognął w gęste zarośla, ciągnące się wzdłuż kortów tenisowych. Gdy ubiegł kawałek, posłyszał za sobą wołanie Stefanka. – Paragon! – Paragon, poczekaj. Nie odwrócił się nawet, tylko zanurzył w chłodny gąszcz przewiędłego listowia.